Siemanko. Właściwie miałem nagrać jakąś szerszą relację i na bieżąco komentować, ale stwierdziłem, że chyba to nie ma sensu, więc nagrywam tylko taki wstęp. Jestem oczywiście na demonstracji przeciwko ACTA pod filią Parlamentu Europejskiego w Warszawie. I tak pomyślałem, że dorzucę cegiełkę do pewnie wielu relacji, które pojawiają się, nie wiem, z Warszawy czy z innych miast. Zawsze mnie fascynuje podawanie liczby uczestników przez różne strony. Policja podaje co innego, media podają co innego i organizatorzy podają co innego. No to ja też podam co innego. Na moje oko jest jakieś, może około 1000 osób. Myślę, że nie przekracza 1500 osób, aczkolwiek już demonstracje, krzyki trwają już jakiś czas, prawie godzinę. Jest głośno, jest fajnie, jest kulturalnie. Są wizy, krzyki, fajne hasła. Daj kamienia, ale urwał. I oczywiście to poważnie. Nie zauważyłem żadnych przejawów agresji, ani tuboli. Jakiś wariat, co tam zaczął trząść flagą europejską, został szybko tam spacyfikowany. Więc wydaje się, że jest całkiem okej. Okay. Dosyć duże zainteresowanie zbudzają tam taki czas na ostatnio pojawiają się kobiety. Jakieś tam... No to hasła zobaczycie potem w relacjach. No i tyle. A zapraszam teraz na takie luźne ujęcia z ręki, które wprowadziłem wcześniej. Trzymajcie się. Przykleja się pełno takich przydupasów, różnych partyjnych, dziwnych rzeczy, a tutaj nie widzę, tak, ale przynajmniej nie widzę jakiejś przerażającej ilości, więc faktycznie jest to demonstracja ludzi, obywateli. Nie znoszę pojęcia określenia internautów, po prostu obywateli. Jak się dzieje? To jest kacze, ten jest zakta i tak dalej, i tak dalej. Jest fajnie. Italia! 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 Italia!